pozdrowienia z Paryża. Wjeżdżamy właśnie do jednej z największych stolic europejskich, światowych. Cel naszej wizyty nie jest turystyczny. Przyjechaliśmy na najważniejszą światową imprezę tekstylną Premier Vision, gdzie będziemy wybierać tkaniny i inne surowce do produktów Miller Menswear i manufaktura Miller. Uśmiecham się, bo próbujemy nagrać taką setkę, żeby nie być w tunelu, ale to tutaj jest niemal niemożliwe, więc mam nadzieję, że jeszcze mnie chociaż trochę widać. A ponieważ skończyliśmy dzisiaj zdjęcia w Normandii do programu o Calvadosie, właśnie udało nam się przyjechać trochę szybciej do miasta, do Paryża, no i poświęcimy trochę czasu, żeby zobaczyć centrum. Dotarliśmy w końcu do największej ikony Paryża, czyli wieży Eiffla. To oczywiście miejsce ściśle turystyczne, ale nie ukrywam, że widok wieży robi naprawdę duże wrażenie i bez wątpienia warto jest oglądać ją właśnie, kiedy jest słońce, kiedy jest lato, środek lata, koniec lata, początek jesieni, to najlepsze momenty. Kiedy przyjeżdżamy na Premier Vision zimą, oczywiście wieża też robi wrażenie, ale nie wygląda tak ładnie. No a do tego teraz dochodzi jeszcze aspekt kulturowy, a raczej multikulturowy, ponieważ są tutaj ludzie bodajże wszystkich narodowości, którzy mają bardzo różny sposób konsumowania tego momentu. Zatem praktycznie wszyscy pozują do zdjęcia. Jedni pozują na sztywno, inni trochę dynamicznie, inni starają się wyglądać dostojnie, ale najlepsza jest walka o dobrą miejscówkę, która trwa tutaj nieustannie i trzeba sobie jakąś zarezerwować. My udajemy niewzruszonych, jesteśmy twardzi i stylowi, ale pewnie na Insta czy na Facebooka coś tam wleci, więc zaraz jakieś zdjęcie sobie spróbuję tutaj zrobić. Paryż to takie miasto, do którego można przyjechać na jeden dzień, przejść od Łuku Triumfalnego do wieży Eiffla i potem mówić wszystkim: tak, tak, byłem. Równocześnie można przyjechać tutaj na miesiąc, zwiedzać go codziennie i dalej nie wiedzieć nic. Wielka głębia, wiele miejsc do zwiedzenia, a my mamy tylko chwilę, także staramy się nasycić tą atmosferą, zobaczyć jak najwięcej, zapamiętać jak najwięcej, przeżyć jak najwięcej i potem jutro już do pracy, Premier Vision, wybieramy tkaninę. Kiedy mowa o modzie, Paryż to jedno z najlepiej ubranych miast europejskich i mówię to z pełną odpowiedzialnością, reprezentując nie tylko branżę odzieżową, ale także odwiedziwszy większość stolic mody w Europie. Jest tak, że w Paryżu ta moda, haute couture, krawiectwo, inne rzeczy związane z ubraniami, nowymi trendami, to naprawdę rzecz istotna. Widać, że ludzie zwracają na to uwagę, że wyglądają świetnie, że dbają o ubiór i to nie tylko podążając za trendami, które gdzieś tam są już utarte, ubite, łatwe do znalezienia. Widać, że tutaj wiele osób próbuje przepchnąć tę cienką linię tego, co można, a tego, co jeszcze nie można, ubierając się agresywnie, progresywnie, nowocześnie, ale także ze smakiem, z gustem, z pomysłem. To jest niezwykłe i na pewno jest to takie miejsce, w którym można szukać inspiracji i z pewnością ja również tutaj takich inspiracji szukam. Dojechaliśmy w końcu do Parc d'Exposition w Paryżu i wchodzimy na Premier Vision, czyli największą imprezę tekstylną, najważniejszą na świecie imprezę modową dla producentów, oczywiście na całym świecie. Są to już tysiące ludzi, którzy reprezentują najrozmaitsze, małe i ogromne marki i dzisiaj będą dokonywać zakupów na kolekcje przyszłoroczne. Oczywiście jest tak, że wszystkie boksy, w którym wystawiają się firmy, są poufne, więc nie wszędzie można wejść z kamerą, nie wszystko można pokazać, zobaczymy ile nam się uda pokazać. Natomiast atmosfera jest bardzo gorąca. Ja jestem zadowolony, bo w tym roku, choć nie lubię nosić takich zawieszek, to pasuje mi do garnituru tegoroczna wersja zawieszki smyczy, także jakoś wyglądam i ruszamy na targi. Jesteśmy już na targach i biegamy między spotkaniem a spotkaniem. Czasu jest mało, a chcemy się spotkać z maksymalną liczbą dostawców, więc musimy poświęcać go na spotkania, ale znalazłem chwilę, żeby pokazać wam, jak wygląda atmosfera na targach. Jak widzicie, ludzi jest mnóstwo. Tak jak wspominałem, jest tutaj, są tutaj przedstawiciele wszystkich marek, małych, dużych, butikowych, luksusowych, mainstreamowych, z całego świata. No i tysiące wystawców, których można tutaj spotkać. Oczywiście można ich spotkać umawiając się, ale oni nie chcą pokazywać, co ze sobą przynieśli, nie chcą pokazywać, jaki jest ich następny krok, jakie są trendy w każdym konkretnym zaułku tej branży, na przykład jedwabiach, wełnach, bawełnach i tak dalej. Dlatego wszystkie boksy są zamknięte i zaproszone są w nich tylko oczy powołane. Oczywiście być może komuś uda się tutaj poudawać klienta, ale z reguły spotyka się tutaj z osobami znanymi sobie lub umówione wcześniej spotkania się odbywają.
wyglądają i nie jest tak łatwo wejść i obejrzeć na przykład całą kolekcję, dowiedzieć się wszystkiego, nie przedstawiając się. My mamy już swoją historię, Miller Melsor jest marką znaną, mamy już dostawców, którzy nas uwiarygadniają, więc możemy zrobić dużo, ale przychodząc tutaj pierwszy raz, jest to po prostu całkowicie oszałamiające. Krótka chwila przerwy na coś do jedzenia, nie ma czasu, więc jestem ciasteczkowym potworem, niezbyt to zdrowa dieta, no ale trudno. Moi drodzy, no walka trwa. Nie jest łatwo tutaj kręcić, nie wszyscy się zgadzają. Kilka razy dostałem po łapach za wyciąganie GoPro, także na szczęście dzięki temu, że mamy paru partnerów tam, udało mi się uzyskać zgodę na to, żeby kilka przebitek z takiego boksu i z procesu zamawiania w stanie wam pokazać. To jest tak, że to, co my zamawiamy teraz tak naprawdę, będzie dostępne w kolekcjach dopiero w przyszłym roku, także moda ma pewne wyprzedzenie i wszyscy teraz pracują już nad nadchodzącymi kolekcjami. Dzień jest bardzo intensywny, czas leci. Tutaj mamy już po 16, ja mam wrażenie, że dopiero zaczęliśmy. No i teraz czas na skóry dla manufaktury Miller. Wczorajsze popołudnie, dzisiejszy poranek spędziliśmy na przeglądaniu i wybieraniu skór. To jest taka umiejętność, która musi zostać nabyta przez praktykę. Nie można o niej poczytać, nie można się o niej niczego nauczyć. Znaczy, nauczyć się można, ale nic to nie da, ponieważ trzeba po prostu w dłoni, podobnie jak w tkaninach, chwycić, wyrobić sobie tak zwany chwyt, czyli mieć w dłoni setki, tysiące różnych skór, różnej grubości, różnym typie wyprawy, różnym poziomie wiotkości lub sztywności i dopiero wtedy, dotykając, można określić, czy taki produkt, czy taki surowiec nadaje się do wykonania produktu, który chcemy zrobić. Wybraliśmy sporo próbek, rozmawialiśmy z dostawcami z bardzo wielu krajów, Hiszpania, była Portugalia, było bardzo dużo Włoch, Francja. No i teraz z niecierpliwością wiozę je do manufaktury, zobaczyć jaki mój zespół wykona z tego prototypy. Poszukujemy coś nowego, myślimy o pewnych zmianach technologicznych, które oczywiście przy produkcji produktu, który jest tak popularny jak nasz portfel, nie są łatwe, trzeba dobrze przemyśleć, no ale myślę, że mamy kilka nowych, rozwojowych tematów, więc zobaczymy, co z nich wyjdzie. Kolejna edycja Premier Vision dobiega końca i my bardzo zadowoleni, choć potwornie zmęczeni, bo we Francji byliśmy przez 2 tygodnie, przyjechaliśmy tu na sam koniec, wracamy do Polski z bardzo dużą ilością nowych materiałów, tkanin, skór po to, żeby stworzyć nową kolekcję dla Miller Menswear, dla manufaktury Miller i mam nadzieję, że będziecie ją zachwyceni. Nie mogę się doczekać, aż będę pokazywać wam ją przez najbliższe miesiące. Także bądźcie ze mną, subskrybujcie mój kanał na YouTube, lajkujcie mój fanpage na fejsie, lajkujcie fanpage Miller Menswear, lajkujcie fanpage manufaktury Miller i oglądajcie, co robimy, jak to robimy, aby zobaczyć, jak wyglądają kulisy marki odzieżowej, jak wyglądają moje podróże, przygody z alkoholem, oczywiście z degustacjami, inne rzeczy, którymi się zajmuję. Dzięki, do zobaczenia.